no to idealnie. Nie, musisz zapytać o coś. Masz projekt? Dalej. Na razie to wszystko. Wielu z nas umrze. Pij wodę, póki możesz. Żartuję, to nie wiem, czy mówi poważnie, czy żartuje. Cicho, bo już po 10 jest. Dzisiaj jest Dzień Kobiet. Moja mama w ogóle dzisiaj ma swój wernisaż. Później idziemy razem na koncert Ofelii. Ogólnie ten cały tydzień jest tak bardzo kobiecy i tak bardzo wspierający. Kobiety zarówno inne, ale też ja sama trochę o siebie zadbałam. Nowe paznokcie u dłoni, nowe paznokcie u stóp, po prostu świeżość. Świeżość wybrzmiała. Jakby też uważam, że my same powinnyśmy dawać sobie takie małe przyjemności i chociażby zrobione paznokcie dla mnie to jest ta mała przyjemność, że mam po prostu świeże, ładne, czyste paznokcie. I tak naprawdę ten Dzień Kobiet powinnyśmy obchodzić codziennie, cyklicznie, nie tylko raz do roku. Pamiętajcie o tym, że ta miłość do siebie, ta łagodność do samego siebie jest naprawdę bardzo istotna, bo bez nas kobiet ten świat byłby o wiele bardziej smutny, a my jesteśmy takim promyczkiem w tym życiu. I fajnie też, jeżeli my same jesteśmy po prostu zadowolone z siebie i dobrze jest też właśnie tak od środka same siebie ciągnąć do góry i siebie nawzajem. Jeżeli macie koleżanki, wspierajcie je, wspierajcie się dziewczyny nawzajem, bo to jest serio ultra ważne. I chociażby takie małe gesty jak pojawianie się w miejscach, gdzie inne kobiety robią super rzeczy, tak jak na przykład ja dzisiaj. Koncert Ofelii, zresztą oprócz tego, że jest koncert Ofelii, to jeszcze moja menadżerka Kasia również jest menadżerką Ofelii, więc to jest kolejne wsparcie kolejnej mojej kobiety, czyli Kasi. A propos Kasi, wczorajszy dzień, można by powiedzieć, że to już właśnie też był taki nasz przeddzień kobiet. Zjadłyśmy przepyszne crêpes Suzette, zjadłyśmy pyszne makarony, lasagne. Byłyśmy na pilatesie, co prawda osobno, ale się minęłyśmy, więc też mieliśmy okazję się spotkać. Tak samo Monia z pilatesu. No przecież ja tak siedzę i zdaję sobie sprawę, zaczynam w głowie wyliczać, ile wspaniałych kobiet mnie otacza, ile wspaniałych dziewczyn, zarówno wy wszystkie, no kurczę, no przecież to jest energia niesamowita, ale wszystkie kobiety, z którymi na co dzień mam okazję i rozmawiać, i się przyjaźnić, i pracować, i dzielić z nimi różne wspomnienia, to daje mi od wewnątrz tak niesamowitą energię. Także do wszystkich dziewczyn, wiem, że oglądacie to już po Dniu Kobiet, tulę was, ściskam, życzę wam siły, życzę wam dobroci, życzę wam po prostu samych sukcesów, wszystkiego, wszystkiego tego najlepszego, tej esencji życia. I żeby nie było, moja prawdziwa kobiecość to jest również to. To, że w momencie, gdy siedzę, musiałam sobie rozpiąć spodnie, musiałam wypiąć brzuch, bo who cares? Kogo to obchodzi? Poza tym ten fałdzioszek też jest przepiękny. Idziemy przez życie z podniesioną głową i z wypiętą piersią do przodu. Mój dzisiejszy OOTD, troszkę taka horse girl, chociaż coś czuję, że pożałuję, że nałożyłam te buty, bo ledwo je wsadziłam, ściągnięcie ich... Nie wiem. Będzie ciężko, bo one ogólnie są takie, że ciężko się je ściąga, a w połączeniu z ciasnymi jeansami... Już w ogóle. Ale ogólnie jest tak bardzo classy. Torebka Polen, którą wam już pokazywałam. Moja nowiutka babyczka. W środku mam laptopa. Buty to jest Kazar. Marynarka to jest Lamania.
bluzka Zara, a spodnie są z Mango. I w ogóle kupiłam sobie ostatnio te kolczyki od Ani Krug. Przepiękne są. One są srebrne, całe pozłacane, przepięknie wykonane, przepięknie się noszą. Cudo. Jest niedziela, mam okres. W sumie to nawet się cieszę, że dostałam tego okresu, bo jestem po odstawieniu tabletek, tak jak wiecie. Jestem po moim pierwszym okresie po odstawieniu tabletek, ale bardzo często mówi się, że ta pierwsza miesiączka po odstawieniu tabletek to też nie jest taka prawdziwa miesiączka, bo to jest taka właśnie poodstawienna... Nieważne. W każdym razie mam kolejny okres, który wydarzył się... dosłownie no miesiąc po pierwszym. To oznacza, że ten mój cykl hormonalny tak jakby wchodzi w ten tryb naturalny, że po prostu moje naturalne hormony już przejęły pracę i jakby mam owulację, dzieje się wszystko to, co ma się dziać w organizmie, więc się cieszę. Ale w ogóle powiem Wam, skoro już ten odcinek jest taki na maksa kobiecy, Dzień Kobiet i w ogóle te sprawy, ja zapomniałam, jak kobiecy organizm pracuje, że podczas owulacji te piersi, one są takie bolesne, takie, wiecie, bardzo tkliwe. Ja w ogóle zapomniałam o tym, bo na tabletkach ja dosłownie byłam manekinem. Dosłownie i w przenośni, dlatego że ja nie miałam okresu, ja w ogóle nie miałam nic. Mnie nigdy ani piersi nie bolały, ani one nie były tkliwe, ani po prostu jakby nic z tych rzeczy, które normalnie zachodzą w ciągu całego miesiąca, w ciągu cyklu, to w ogóle mnie nie dotyczyło i ja zapomniałam, jak to jest być kobietą. Także trochę taki fascynujący dla mnie jest powrót do tej takiej mojej naturalności, tej takiej naturalnej owulacji i naturalnego cyklu miesiączkowego. I w sumie właśnie jak 2 dni temu dostałam ten okres, to po prostu aż się ucieszyłam, miałam takie jestem kobietą, yeah! Serio, nie wiem kiedy ktoś ostatnim razem ucieszył się na okres. Przyszło do mnie moje zamówienie z Amazona, zamówiłam, uwaga, statyw do nagrywania telefonem. To jest taki wysoki statyw, który ma dodatkowo pilota. On jest wysoki, dlatego że on ma 1,50 m.
Ja ogólnie tego typu statyw posiadam, tylko mój statyw jest malutki. Mój statyw ma 80 cm, też jest z pilotem i szczerze od momentu, gdy go mam, to jest dla mnie też takim game changerem w przypadku, gdy na przykład sama muszę sobie zrobić zdjęcia albo nagrywam jakiś filmik. Natomiast to o tyle jest fajne, że to po prostu jest o wiele wyższe, o wiele stabilniejsze, więc ja to mogę brać na zdjęcia, ja tym mogę nagrywać TikToki i kurczę, nie robić wieży z krzesła, z mojego niskiego statywu i z czegoś jeszcze, żeby to po prostu miało wysokość taką, jaka jest potrzebna, tylko to po prostu będzie miało odpowiednią wysokość, taką wiecie, na wysokości wzroku, także sztos. Właśnie ten TikTok, ja na maksa chcę zacząć regularnie dodawać. Kurczę, co to, jak to się... Aha, push. Obczajcie. Ej, to jest mega stabilne. Naprawdę to jest w porównaniu do tego małego, który ja mam. O, nie widzę go w tym momencie nigdzie. Ale on jest cięższy troszkę. Nie jest taki turbo ciężki, że nie można go ze sobą nigdzie zabrać. Ale jest cięższy niż ten, który posiadam. No, co się wiąże też z tym, że jest po prostu wyższy, dłuższy. Kurczę, jakie to jest stabilne, jakie to jest takie... dobrze wykonane. Wiecie, nie jest to jakieś tanie dziadostwo, które się zwija, rozwija po prostu lata we wszystkie strony, tylko naprawdę jest bardzo stabilne i mega wysokie. Sztos. Zobaczcie, tak to wygląda. Mega stabilnie stoi. Ja tym po prostu trzęsę, telepię. Góra gdzieś tam odrobinę chodzi, ale tutaj stoi naprawdę tak... dobrze, masywnie jest wykonany. Szczerze, bardzo chciałam sobie kupić białą wersję, ale niestety wszędzie jest wyprzedana. Była tylko wersja 1,30 m. A mi bardziej właśnie zależało, żeby to było jeszcze wyższe niż 1,30 m. Ten ma 1,50 m. Totalnie cieszę się, że wzięłam tą wyższą wersję, bo ta niższa byłaby po prostu za niska. On by był 20 cm niższy, czyli mniej więcej coś takiego. Trochę za nisko, a tak... idealna po prostu wysokość, a jak będę chciała trochę niżej, to też zawsze można sobie to po prostu regulować. No tamten wydaje mi się, że byłby mniej więcej taki. To jest trochę za nisko, jeżeli chce się mieć różne opcje wysokości. I dodatkowo zobaczcie, tutaj jest pilot, muszę jeszcze obczaić, jak go wyciągnąć, ale jego się normalnie zdejmuje i można sobie strzelać foty, można po prostu mieć takiego pilocika, który automatycznie czy zacznie nagrywać, czy będzie robił foty. Mega. Dosłownie najlepszy zakup w ostatnim czasie. Mega upgrade do mojego kontentu. Dla zainteresowanych podlinkuję Wam na dole w opisie ten tripod. Zaczęłam mieć totalną obsesję na punkcie kwiatów, na punkcie bukietów, takich wiecie, wiosennych bukiecików i czuję, że to jest pewien krok tak jakby dojrzewania, starzenia się, bo mi kwiaty zawsze były obojętne. Ja też zawsze Matiemu mówiłam, nie kupuj mi bukietów, nie kupuj mi kwiatów, to jest strata pieniędzy, postoją dwa dni i zwiędną. A teraz dosłownie na Dzień Kobiet ja mu powiedziałam, Mati, jedyne co ja od ciebie chcę, jedyne co ja chcę, to są kwiatki z Biedronki. Kup mi bukiet kwiatów z Biedronki, nic więcej nie chcę. I czuję, że dla mnie to jest taka ogromna zmiana wewnętrzna, mentalna. Po prostu zaczęłam być totalną kwiaciarą. Do tego mam taki piękny, prosty wazon and I am in love. Dosłownie już tylko czekać, aż wszystko zacznie kwitnąć, aż przyjdzie ta prawdziwa wiosna. Ostatnie dni to jest po prostu na zmianę wiosna i zima. 15 stopni versus 0 stopni i po prostu śnieżyca totalna. Ale ja jako właśnie taka optymistka patrzę na to niebo, zachwycam się, cieszę się, że już coraz dłuższy jest ten dzień. Jestem jakaś taka w ostatnich dniach nostalgiczna, romantyczna. Nie wiem, czy to właśnie nie przez ten okres, ale tak siedzę, myślę, kontempluję nad swoim życiem, kontempluję nad tym, jak bym chciała, żeby ono wyglądało za parę lat, gdzie siebie widzę. Co muszę teraz zmienić, żeby było lepiej. I ogólnie czuję, że właśnie... Okej, to będzie mega cringe'owe, co powiem. Ale czuję się jak taki właśnie pączek, co dopiero gdzieś tam zaczyna się pojawiać na tym krzewie, czy na tym drzewie. I on jeszcze jest taki malusieńki, czeka na ciepło, czeka na słońce, czeka na możliwość rozwinięcia się, rozkwitnięcia. Właśnie czuję się tak jak taki pączek. I ja nie wiem, i to jest chyba czas po prostu zakończyć ten film. Jestem jakaś taka
emocjonalna, romantyczna. Jedyne co, to chcę Was po prostu bardzo mocno przytulić, przesłać Wam trochę ciepła, przesłać Wam trochę miłości.